Hej, witajcie ponownie. Dzisiaj zapraszam Was na ulubieńców kosmetycznych 2017 roku. Opowiem Wam o ulubieńcach makijażowych, ale będą to same perełki. Nie opowiem Wam o tych kosmetykach, które używam dopiero od 3 miesięcy, ale też mi się dobrze sprawdzają. Dzisiaj będzie o tych kosmetykach, które używałam praktycznie przez cały rok. W tym filmie nie będę również mówić o ulubieńcach pielęgnacyjnych. Od zeszłego roku nie zmieniło się praktycznie nic w mojej pielęgnacji. Nie przedłużam i przejdę od razu do tych kosmetyków. I pierwszy krok, czyli podkład. Nie mam żadnej bazy Wam do polecenia, więc przejdę od razu do podkładu. Milani Conceal and Perfect 2-in-1 Foundation. To jest podkład w odcieniu 00 Light Natural. Minus tego podkładu jest jego odcień. To jest chyba najjaśniejszy z gamy. Nie wiem, czy nie wyszły teraz jeszcze jaśniejsze, ale myślałam, że ten odcień będzie dla mnie odpowiedni. Plus za żółty kolor, to bardzo mi się w nim podoba i dlatego go mieszam z jakimiś jaśniejszymi podkładami, dla mnie za jasnymi na przykład. To, co lubię w tym podkładzie, to jest to, jak on wygląda na twarzy. Daje duże krycie, ale przy tym wygląda naturalnie, nie ciastkuje się. Buzia wygląda, jakby była taka nieskazitelna i zdrowa. Wiecie, on bluruje po prostu wszystkie niedoskonałości i przy tym skóra tak promienieje, wygląda tak zdrowo. Wiecie, jakby była taka naturalna. I bardzo właśnie za to lubię ten podkład, że daje takie mocne krycie, zdrowy wygląd. Ale to jest podkład niezastygający, więc dla suchej cery, na przykład dla normalnej, będzie super. Nie dla tłustej cery, bo to nie jest podkład zastygający. Bardzo go lubię. Kolejny podkład, bardzo podobny do tego Milani. Jest to Essence Camouflage 2-in-1 Makeup and Concealer. To jest odcień 10 Ivory Beige. Nazewnictwo tego podkładu jest podobne, bo tutaj też jest 2-in-1 Makeup and Concealer, a tutaj 2-in-1 Foundation and Concealer, więc to są naprawdę bardzo podobne podkłady. Ten odcień już nie jest aż tak żółty, jest bardziej beżowy. Podobnie jak Milani, duże krycie, cera jest taka błyszcząca, wygląda na taką nawilżoną, ale właśnie to nie jest podkład zastygający. To jest tak naprawdę tańszy zamiennik tego podkładu z Milani, bo jak wiadomo Essence kosztuje w granicach 15-20 zł, no a ten Milani kosztuje już w drogeriach internetowych od 70 zł. Więc tak, to są dwa podkłady, które bardzo lubię. Dalej używam Revlon Colorstay, ale nie chcę go dzisiaj tutaj pokazywać, nie chcę się powtarzać, bo te kosmetyki, które pojawiły się w poprzednich ulubieńcach roku, dalej używam i dalej bardzo lubię, więc jeżeli jesteście ciekawi, jakie to są kosmetyki, to odsyłam Was do tego filmu. Teraz korektory. Najnowsze odkrycie tego roku to Instant Anti-Age Deraser Eye korektor od Maybelline. Ten słynny korektor z gąbeczką. No minus tego korektora jest po pierwsze to, że brudzi się tutaj ta zakrętka. Ja po pierwsze myślałam, że tutaj coś mi się złego dzieje, jakby pleśń się zbierała. Naprawdę to tak wygląda. Gama kolorystyczna. To jest najjaśniejszy odcień light i on do jasnych odcieni nie należy. To jest dla mnie taki korektor bardziej ujednolicający tutaj ten koloryt pod oczami. Nie daje aż takiego mocnego krycia, ale fajnie wygląda tutaj na tej skórze pod oczami. Też minus oprócz tego, że ta nakrętka się brudzi, to też to, że jest niewydajny. Ale jeżeli chodzi o plusy, bo z jakiegoś powodu się tutaj pojawia w ulubieńcach roku, to jest to, że jest bardzo lekki, ładnie wygląda tutaj na skórze pod oczami. Jeżeli nie macie za dużych problemów z sińcami, to ten będzie naprawdę dla Was odpowiedni. A jeżeli chodzi już o zakrycie, takie typowe krycie zasinień pod oczami, to Collection Lasting Perfection, korektor w odcieniu 1 Fair. To jest bardzo jasny odcień korektora. To jest korektor, który mocno kryje,
i zastyga pod oczami. I to jest coś, czego ja szukam w korektorach, czyli żeby były mocno kryjące i zastygające. Inaczej wszystko wchodzi mi tutaj w zmarszczki, czego nie lubię. A ten ma te wszystkie zalety, których bardzo lubię w korektorach. Ten korektor ma 6,5 ml. Na pewno, gdy ten korektor mi się skończy, kupię go ponownie. Jest genialny. I drugi, który też ma te same właściwości, to jest Liquid Camouflage. O tym korektorze wspominałam w poprzednich ulubieńcach, ale o innym odcieniu. A to jest odcień 005 Light Natural. Ten odcień 005 jest bardzo jasny i żółciutki, więc idealnie neutralizuje i kryje zaśnienia. Nie będę za dużo o nim tutaj mówić, bo on się praktycznie pojawia w każdym moim filmie, także naprawdę uwielbiam te dwa korektory do zakrycia moich zaśnień, bo są mocno kryjące i też zastygające i nie wysuszają tutaj mojej okolicy, więc naprawdę świetne korektory. Pudry do twarzy. Jeżeli natomiast chodzi o pudry, o utrwalenie całej bazy, to mam Wam tutaj do pokazania My Secret Loose Transparent Powder. Świetny puder utrwalający. Ten puder jest transparentny, ma taką bardzo gładką tą konsystencję. Idealnie też się nadaje do przypudrowania korektora, do bakingu. Naprawdę fajnie wygląda na twarzy. Długo też utrzymuje mat. Powiedziałabym, że jest nawet lepszy od mojego zeszłorocznego ulubieńca, czyli Fixing Powder, bo on ma no jednak ten zapach taki trochę, no mdli mnie po prostu przy codziennym używaniu. Z tym tak nie ma. Też właśnie zauważyłam, że on dłużej trzyma mi mat w ciągu dnia od tego Vibo, więc to jest moje kolejne opakowanie. Na razie nie otwarte, bo używam tego Vibo, więc jak tamten tylko mi się skończy, to otworzę zaraz właśnie ten Vibo. Otworzę zaraz właśnie ten puder z My Secret. Jest naprawdę świetny. Ma większą pojemność, 12 gram, Vibo ma 5. Więc jest bardziej wydajny, a ceny mają podobną, więc naprawdę świetny puder utrwalający. Innym pudrem z kolei, nie już takim utrwalającym, bardziej takim do bakingu, do przypudrowania korektora, to jest Banana Loose Powder od Vibo. Ma bardzo ładny żółty taki odcień, więc super, jeżeli chodzi o sińce pod oczami. Delikatny bananowy zapach, ledwo wyczuwalny i on też jest właśnie taki gładki, tak bardzo drobno zmielony. Czasem używam go również do przypudrowania całości makijażu, jeżeli na przykład mam zbyt taki ciężki podkład i też się naprawdę super do tego sprawdza, żeby tylko przejechać tym pudrem całą twarz. Tu już mam też połówkę, nawet mniej niż połowę i na pewno się zaopatrzę w kolejny egzemplarz. Świetny, naprawdę bardzo fajny puder. Jeżeli chodzi natomiast o brwi, to mam tutaj Wam dwie kredki do polecenia. Pierwsza z nich jest to Catrice Eyebrow Pencil chyba. Ja mam ją w odcieniu 0,40, jeżeli dobrze pamiętam, bo tutaj mam już zdarty numerek. Wydaje mi się, że to jest 0,40. Ja mam nią dzisiaj też wypełnione brwi. Świetna kredka na co dzień. Nie jest zbyt twarda, ani też zbyt miękka. Jest właśnie taka w punkt, idealna. Naprawdę genialna kredka, jeżeli chodzi o taki szybki makijaż brwi. Coś z Biedronki. Wosk do brwi w kredce, wax, eyebrow pencil. Tą kredką na przykład lubię przejechać już wypełnione brwi, żeby były utrzymane w miejscu, żeby je też delikatnie utrwalić. Albo jeżeli naprawdę bardzo się spieszę, tylko że to nie jest kredka, która wypełnia luki. Ona raczej kłada brwi, daje dodatkowy kolor, ale nie wypełnia luki w brwiach. Na przykład jak mam gdzieś tutaj, to ta się do tego jak najbardziej nadaje, ta z Catrice, ale ta z Belle z Biedronki już nie do końca.
Ładny też odcień, to jest odcień numer 1, czyli blond. Jeżeli poszukujecie jakieś kredki do szybkiego makijażu, na przykład tylko do podkreślenia, do ujarzmienia brwi, to bel jak najbardziej, a jeżeli również do wypełnienia look, żeby to wyglądało naturalnie, to ta z Catrice. Makijaż oczu. Nie mogło tutaj zabraknąć mojej ulubionej palety, którą używam praktycznie cały rok. Jest to Too Faced Sweet Peach. Nie każdemu będzie ta paleta pasować, bo to jest paleta w ciepłych tonacjach, pomarańczowo-brzoskwiniowych, ciepłych brązach. Zapach oczywiście takiej słodkiej brzoskwini. To jest taka idealna paletka na wiosnę, lato, ale jak widać i zimą też można wyczarować z niej taki złoto-brązowy makijaż. Naprawdę bardzo ją lubię i cienie są naprawdę fajnej jakości. Trochę może maty są suche, ale naprawdę fajnie się nimi pracuje, łatwo się rozciera. I najbardziej lubię z tej palety ten tutaj odcień, taki błyszczący. To jest genialny odcień. Bardzo lubię tę paletę. Jeszcze jedną paletę mam, którą bardzo lubię, którą bardzo polubiłam w tym roku. Ale to nie jest ulubieniec całoroczny, bo mam go może od kilku miesięcy. Jest to Anastasia Beverly Hills Modern Renaissance. To są też ciepłe kolory w tamtej palecie, już bardziej takie różowawe. Jednak przez większość roku używałam palety od Too Faced, więc ona tutaj pojawia się w ulubieńcach roku. Tuż do rzęs, niezastąpiony Max Factor 2000 kalorii. Nie zamienię tego tuszu chyba już na żaden inny, bo każdego, którego używam, po prostu mnie zawodzi. Maybelline The Colossal Big Shot ostatnio pojawił się w ulubieńcach chyba listopada. No bez powodu się tam nie pojawił, tak? Bardzo go lubiłam, dawał mi mocny efekt na rzęsach, takich pogrubionych, wydłużonych. Bardzo go lubiłam. Natomiast po jakimś czasie rozmazywał mi się, szczególnie tutaj na dolnej powiece, bardzo mi się odbijał. Kruszył się i rozmazywał. No coś już później nie grało. Lubię go używać dalej, ale już nie na cały dzień, więc muszę po prostu kupić kolejny egzemplarz tego z Max Factor, bo ten już praktycznie pojawia się w denku. Jest już na wylocie, że tak powiem. To już jest puste opakowanie, to już wysechł, więc go nie używam. Ale pojawia się tutaj, bo używałam go przez cały rok. Naprawdę uwielbiam ten tusz. Mega pogrubiający. On nie robi mi czegoś takiego jak inne tusze, że odbija się i rozmazuje. Super, naprawdę. Teraz przejdę do wykańczania makijażu, czyli bronzery. Tutaj mam bardzo wymęczoną przeze mnie paletkę do konturowania z Kobo. Face Contour Palette. Ta paleta zawiera 3 odcienie. Jeden taki żółty do rozjaśniania, chłodniejszy, jaśniejszy, taki mleczny do konturowania i już taki bardzo ciemny puder do wzmocnienia konturowania. Dzisiaj mam tą paletką też wykonturowaną buzię. No ja tą paletkę naprawdę przez większość czasu męczyłam. Bardzo fajna jakościowo paletka. Naprawdę wygląda bardzo dobrze na skórze. Wygląda jak droższy kosmetyk. Nie widać, że to jest paletka z drogerii. Naprawdę polecam Wam serdecznie tą paletę. Nie zawiedziecie się. Może odrobinę konsystencja jest suchawa, ale przynajmniej dzięki temu nie zrobicie sobie plamy. Trzeba trochę popracować nad tym konturem, w sensie trzeba bardziej nabudować te odcienie, ale to nie jest tak, że ta paleta jest jakoś słabo napigmentowana czy coś takiego. Po prostu trzeba dołożyć więcej, odrobinę więcej tego pudru, ale efekt potem jest naprawdę zadowalający. I bardzo, naprawdę bardzo lubię tą paletkę, serdecznie Wam ją polecam. I jeszcze jeden kosmetyk, tym razem już bardziej do przybrązowienia twarzy. Lovely Milky Chocolate
bronzer. To jest ten odcień jaśniejszy. To jest odcień bardziej mleczny i bardziej już taki wpadający w odcienie oliwkowe. Nie ma w sobie żadnych ciepłych pomarańczowych tonów. Ładnie się rozciera, ładnie się buduje. Naprawdę nie robi żadnych plam ten bronzer. Bardzo, bardzo go lubię. Nie używam go na co dzień. Na co dzień raczej wolę jakieś pudry do konturowania, takie chłodniejsze. Używałam też pudru bronzera z Bahama Mama. Tamten bronzer jest dużo, dużo cieplejszy od tego, bardziej pomarańczowy, więc odznacza się na takiej jasnej cerze. Ten moim zdaniem kolorystycznie jest dużo, dużo lepszy od tego Bahama Mama, którego też długo używałam, jednak no ten z Lovely moim zdaniem wygrywa. Z tamtym trzeba jednak pracować dłużej, żeby to się jakoś scaliło z całym makijażem, z twarzą, żeby nie wyglądał jakoś tak sztucznie, a ten wygląda bardzo, bardzo naturalnie. I rozświetlacze, czyli coś, co ja naprawdę uwielbiam. Jeden z nich jest to odcień celebrytka. Chyba ten rozświetlacz nie pojawił się w poprzednich ulubieńcach. Używam go od początku roku. Pojawił się w ulubieńcach stycznia, z tego co pamiętam. Ja przejrzałam wszystkich ulubieńców z tego roku, wszystkie odcinki z każdego miesiąca i wybrałam właśnie te kosmetyki, które naprawdę bardzo polubiłam. Tego rozświetlacza używam od początku roku i już dotknęłam dęka, więc na chwilę go odłożyłam, ale jeżeli naprawdę go zużyję, kupię ponownie. Szampańsko-srebrny to jest odcień chłodniejszy rozświetlacza, nie jest taki typowo ciepły, typowo złoty. Uwielbiam ten rozświetlacz. To, że ma tutaj już denko, to naprawdę świadczy o tym, że go bardzo, bardzo lubię. Używałam go naprawdę namiętnie, codziennie. Dawał taką taflę na policzkach, że nie spodziewalibyście się po tym rozświetlaczu. Czy ja powiedziałam, z jakiego sklepu to jest? To jest rozświetlacz celebrytka z Glam Shop i on kosztuje 25 zł. Ja go dorwałam jak na jakiejś promocji. Naprawdę genialny rozświetlacz. Musiał się tutaj znaleźć w ulubieńcach. Na jednym rozświetlaczu nie poprzestanę. Pokażę Wam drugi, mój ulubiony. Petardę. Jest to Becca w odcieniu Champagne Pop. To już jest dużo ciemniejszy rozświetlacz, dużo cieplejszy. Ten to dopiero daje tafle na policzkach. Tego rozświetlacza już używam bardziej latem, gdy jestem opalona. Zobaczcie różnicę między tymi dwoma odcieniami. Celebrytka chłodniejsza, a Champagne Pop już jest taki typowo złoty, brzoskwiniowy. Dzisiaj mam mieszankę tych dwóch rozświetlaczy na policzkach. Ten rozświetlacz chyba kupiłam sobie jakoś po urodzinach. Idealny odcień rozświetlacza na lato. Zobaczcie, jak on tutaj Was pewnie oślepia. Co tutaj więcej mówić o tym rozświetlaczu? Uwielbiam rozświetlacze z Becky. Są naprawdę genialne. Mam również odcień jaśniejszy tego rozświetlacza, Moonstone. Nie jest aż tak intensywny, ale równie piękny. Usta. Mam tylko jeden produkt w sumie do polecenia. Jest to pomadka, którą mam dzisiaj na sobie, na ustach. I jest to pomadka Kobo Matte Tint w odcieniu 702 Honeymoon. Idealny odcień nude do dziennego makijażu, do smoky eye, do takiego mocnego. Komfortowa pomadka matowa, szybko zastyga. Najpierw jest taka płynna, bardzo lejąca, dopiero po chwili tak zastyga i naprawdę tym aplikatorem można wyrysować sobie kontur. Ładnie tak waniliowo pachnie. Świetna pomadka, naprawdę. Konsystencja bardzo podobna do pomadek Huda. Bardzo, bardzo ją lubię. Nie jest może super, super trwała, ale bardzo lubię ją za to, jaka jest komfortowa i jak ładnie wygląda na ustach. Serdecznie Wam polecam te pomadki z nowej serii Kobo. Jeżeli chodzi o makijaż, to by było na tyle, ale mam dwa akcesoria. Po pierwsze, Blended gąbeczka, ta czarna,
Z nią się nic nie stało, bo te jaśniejsze gąbeczki zaczynają mi pękać. Mam taką beżową i jeszcze taką marmurkową. I ona, o dziwo, jest najmłodsza, że tak powiem. I już zaczyna pękać, bo tak jakby oddziela się ten dwa kolory się od siebie oddzielają. I ona już zaczyna pękać. A z tą, czarną, nic, po prostu nic się nie dzieje. Jest najtwardsza z tych wszystkich, ale dzięki temu nie niszczy się tak szybko. Powiem Wam, że nie byłam jakoś przekonana do nakładania podkładu gąbką, ale odkąd mam gąbeczki blended, to naprawdę uwielbiam rozprowadzać podkład na twarzy gąbką, rozcierać korektor, przypudrowywać gąbką, korektor, pudrem, baking wykonywać. Całkiem inaczej ten makijaż wygląda, nie wygląda tak sucho. Twarz po prostu jest taka nawilżona i promienieje. Bardzo, bardzo ją lubię. I ostatni ulubieniec roku jest to penseta marki Frank Provost, jeżeli dobrze czytam. Dorwałam tą pensetę w Biedronce. Chyba za około 10 zł, jakoś tak, wow, po prostu myślałam, że to będzie jakaś zwykła tam penseta, co tam, do wyrywania tam pojedynczych włosków, ale gdy jej użyłam pierwszy raz, mocno się zaskoczyłam. Jest bardzo ostra, szybko łapie włoski i bez problemu wyrywa je. Jeżeli gdzieś jeszcze spotkacie te pensety, to bierzcie je, bo jest naprawdę świetna. Tak się rozglądam i to wszystkie kosmetyki, o których chciałam Wam opowiedzieć w tych ulubieńcach. To tyle, jeżeli chodzi o ulubieńców roku 2017. Chciałam Wam pokazać tylko te kosmetyki, które naprawdę używałam przez większość roku, a nie tylko jakoś 3 miesiące, bo wtedy musiałabym Wam też pokazać po pierwsze paletę Shade and Light od Kat Von D, podkłady z Estee Lauder i MAC. Krótko ich używałam i nie chcę ich na razie pokazywać tutaj w ulubieńcach rocznych. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy film. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę. Zachęcam Was do subskrybowania kanału. I widzimy się w następnym filmie. Pa!